okazji liczby pi chciałybyśmy powiedzieć parę ciekawostek na jej temat. Liczba pi dla każdego koła jest taka sama i wynosi w przybliżeniu 3,14. Pierwsze jej właściwości badał Archimedes. Symbol pi został wprowadzony przez Williama Jonesa w 1709 roku. Święto pi jest to amerykańskie święto obchodzone 14 marca. Pierwsze obchody święta liczby pi zostały obchodzone w Muzeum Nauki w San Francisco. Liczba pi jest liczbą niewymierną i przystępną. Oznacza to, że nie można jej zapisać w postaci dwóch liczb całkowitych. Rekord w zapamiętaniu najdłuższego rozwinięcia liczby pi należy do Japończyka Akiry. Tak wygląda symbol liczby pi. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie. Ciekawostki na temat liczby pi. W roku 14 marca obchodzimy święto liczby pi. W tym samym dniu urodził się Albert Einstein. Liczba liczby pi pochodzi od greckiego słowa perimetron, które oznacza obwód. To jest hucznie obchodzone w Ameryce, natomiast w Polsce zyskuje coraz większą popularność. W pierwszych 100 milionach liczb po przecinku liczby pi mamy niemal 75% prawdopodobieństwa, że znajdziemy tam swoją datę urodzenia. Teraz to święto było obchodzone w 1988 roku. Ciekawostki o liczbie pi. Albert Einstein miał urodziny w tym samym dniu, co święto liczby pi, czyli 14 marzec. Liczba pi miała już swoje zastosowanie w starożytności, kiedy podczas zajęć praktycznych, takich jak rolnictwo, budownictwo, ludzie zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego średnicy jest stałą wartością. Liczba pi jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie można jej przedstawić jako iloraz dwóch całkowitych liczb. Jest również liczbą przystępną, co znaczy, że nie istnieje wielomian o współczynnikach całkowitych, którego pierwiastkiem byłaby liczba pi. Liczba pi nawet jest wspomniana w Biblii. Liczba pi miała także swój dział w książkach i filmach, w powieści Carla Sagana. Fragment tej liczby stanowi klucz do całkowitego zrozumienia sensu istnienia wszechświata. Dziękujemy! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Liczby Pi! W kręgu nieskończonym ta liczba króluje. Pięknem swym geometryczne serce buduje. Bez końca nieregularności swej istoty snuje. W matematycznej pieśni melodyjnie płynie. Ciągła poszukiwanka harmonii proporcji w matematycznej krainie pełna jest przepastych możliwości. W dziele kreślącym krąg ukryta jest jej moc. Pi, liczba tajemna, sercem matematycznego rodu liczb. Liczba pi w głowach matematyków tkwi, żadna siła nie wyrwie jej, bo przyklejona jest na klej. Liczba pi po nocach mi się śni. Czym jest liczba pi? Liczba pi, zwana również ludofiną lub stałą Archimedesa, to stosunek obwodu koła do jego średnicy. Jest ona taka sama dla każdego koła i wynosi w przybliżeniu 3,14. Jako pierwszy jej własności badał Archimedes z Syrakus. Co roku 14 marca obchodzone jest święto liczby pi. Tego samego dnia urodził się Albert Einstein. Pierwszy raz święto to było obchodzone w 1988 roku. Święto jest hucznie obchodzone w Ameryce. W Polsce z roku na rok również zyskuje na popularności. Symbol liczby pi został pierwszy raz użyty w 1706 roku. Nazwa liczby pi nie pochodzi od imienia, jak wiele osób myśli, Pitagorasa, a od greckiego słowa, które oznacza obwód perimetron. W starożytności liczba pi była stosowana przy rolnictwie i budownictwie. Gdy poproszono liczbę pi, aby powiedziała, na czym ona polega i czym ona dokładnie jest, ta powiedziała: nie chcę się powtarzać. Dzień liczby pi! Symbol liczby pi pierwszy raz został użyty w 1706 roku. Nazwa liczby pi nie pochodzi od imienia Pitagora, lecz od słowa obwód.